Kasty Rzeczpospolitej. Jest piątek, 25 dzień października. Michał Szułudrzyński, zapraszam serdecznie na Polityczne Michałki, a w nich zastanowimy się, czy w Prawie i Sprawiedliwości e, dojdzie wreszcie do końca proces wyłaniania kandydata na prezydenta i kto ma największe szanse. Kto będzie kandydatem obozu rządzącego, czy Rafał Trzaskowski może być pewny swojej nominacji. Zastanowimy się również, o co chodzi w sporach na Lewicy, na której w partii Razem doszło do pewnego odosobnienia e, i podsumujemy te Ustalenia Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie tego, co usiłował ustalić albo właśnie zmistyfikować Antoni Macierewicz w sprawie katastrofy smoleńskiej. Zapraszam na polityczne Michałki. Michale, mamy kolejny dzień, gdy nie wiemy, jaką decyzję podejmie. PiS W sprawie sposobu wyłaniania swojego kandydata, swojego kandydata. Jarosław Kaczyński w zeszły piątek skarżył się, że są zbyt podobne wyniki poszczególnych rzeczy, bo to są rzeczy, jak to mówią, wieloaspektowe, badania wieloaspektowe i w zależności od tego, jaki aspekt takie wyniki, jak Twoim zdaniem ta sytuacja się rozwinie? Po pierwsze, pojawił się nowy chętny. W, twoich, w Twojej porannej rozmowie, Patryk Jaki nagle powiedział, że chciałby wystartować w prawyborach. Nie wiem. No, czy jest gotowy, tak to mniej więcej zabrzmiało. Nie wiem, czy on był wcześniej brany pod uwagę. No, było to nazwisko, krążyło gdzieś w tych przedbiegach parę miesięcy temu. A równocześnie okazuje się, że Jarosław Kaczyński miał stracić swoją wielką sympatię do Karola Nawrockiego. Są to ciekawe, bo Jarosław Kaczyński tak intensywnie kogoś bardzo lubi, a potem go odnielubia czy odlubia. No i teraz to lubienie padło na przemysłowo-czarnka. Po pierwsze, jak z tym procesem wyboru? Po drugie, kto twoim zdaniem jest dzisiaj bliższy temu, żeby otrzymać tę nominację ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Zabrzmiało zupełnie jak nominację Partii Republikańskiej albo Partii Demokratycznej, ale nam się zamerykanizowała polityka. Trochę się zamerykanizowała, ale chyba bardziej pod innymi y, względami. Natomiast y, odpowiadając na twoje pytanie, no, w chwili, gdy nagrywamy ten podcast, no, stan gry jest taki, że nie było... Żadnego komunikatu oficjalnego ze strony Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego tego, czy są prawy prawybory, czy nie, tak zwane prawy wybory, bo to też zakładam, że to raczej nie byłyby takie prawybory w stylu, na pewno nie byłyby prawybory w stylu amerykańskim, że byłaby bitwa o każde województwo. To nie o to tu chodzi raczej nie chodziło o to. Natomiast no, był bardzo intensywny tydzień rozmów, analiz wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czy pr przeprowadzać te prawy wybory. Dlaczego mówimy o pewnych terminach, no bo w Chwili, gdy Państwo słuchają naszego podcastu w weekend po 25 października, no to być to już trwają wybory lokalne władz Prawa i Sprawiedliwości, które były zapewnione już dawno temu. Bo tego wymaga statut Pisu. No, te, te zmiany i cała ta rekonfiguracja partii, ona. Ma na celu jej odświeżenie też, jeśli chodzi o struktury, a może przede wszystkim, jeśli chodzi o struktury lokalne, dlatego potrzebni są nowi liderzy lokalni. Zmieniono liczbę okręgów na 40, nie na 41, bo w tym w tej strukturze Prawa i Sprawiedliwości okręg warszawski to jest okręg sejmowy plus obwarzanek. A normalnie w sejmie sejmowy jest oczywiście podzielony, więc dlatego 40 okręgów, a nie 41. To jest taka drobna różnica, ale jest. No miał, są wybory w tych lokalnych w tych okręgach. One są niektóre dosyć duże. Zgodnie z okręgami Sejmowymi poza Warszawą. No i w ten weekend jest pierwsza, pierwsze, pierwsze kilka, jak rozumiem, w kilku województwach są te zjazdy. No to się ma skończyć w weekend przed 11 listopada. Stąd też siłą rzeczy, jeśli mia mają być prawybory, no to one muszą być dokładnie. No decyzja musi być ogłoszona no, przed tymi zjazdami, tak? No to jest pewna logika, na to wskazuje. Jak mówiłem, do chwili, gdy zaczęliśmy rozmawiać, nie było żadnego komunikatu oficjalnego, też chyba żadnej konferencji prasowej prezesa Kaczyńskiego nie było zapowiedzianej. Więc. Miała, a co twoim, zanim to mówi, o PiSie? Myślę, że to mówi. Bo są te naciski z różnych stron. Inne ma stanowisko Tomasz Sakiewicz, inne stanowisko mają Bracia Karnoscy. No to czyli post... postaci jednak ważne dla tego dyskursu pi... dotyczącego prawicy. Powoła na prawej stronie sceny, w prawej stronie tego. Komentariatu, tak byśmy to powiedzieli, nie tylko zresztą komentariatu. Myślę, że to, co to mówi o pisie? To jest bardzo dobre pytanie. Ja bym powiedział tak: że zawsze było tak, że w prawej sprawiedliwości były frakcje. To zajmowaliśmy się tym już, zajmujemy się tym już lata. I gdy pis rządzi, to było widoczne, nie wiem. History, sły, słynne, były dziesiątki sporów, nie wiem, węgiel. Bardzo wiele to na różnych płaszczyznach węgiel, sprawy covidowe. Bardzo wiele różnych płaszczyzn, sądownictwo, oczywiście. Bardzo wiele płaszczyzn było przedmiotem tego sporu. Trywialnych do poważnych. Personalnych do zasadniczych międzynarodowych. I zawsze były też frakcje. One się trochę rekonfigurowały, sła, sła, były, były silniejsze, słabsze niektóre, ale to zawsze wyglądało tak, że też P.S na tymi frakcjami grał. Teraz ma nową frakcję do rozgrywki, czyli wewnątrz PiSu jest teraz suwerenna Polska. Ona się tam, nazwijmy to, aklimatyzuje. To przyjęcie było wielkim sukcesem według Jarosława. Nikt, nikt tego przyjęcia w ogóle nie zauważył. Nie wiem, czy odnotowałeś, że w ogóle nie było tematu. Może dlatego, że... Pisie z opozycją, to jednak mnie interesuje niż koalicja rządząca, która może coś realnie zmienić, ale to inna historia. No, to opisie i do czego zmierzam, że zawsze były te frakcje i pomysł praw wyborów też moim zdaniem jest efektem tej frakcyjnej gry, bo jak ja pisałem, pisaliśmy, długo wyglądało na to, że to Karol Nawrocki jest faworytem, on rzeczywiście nim był. W praktyce był już bliski no, w ogóle decyzji tak, ostatecznej. No ale jak to zwykle pewnie bywa, było spotkanie na Nowogrodzkiej, ktoś przyszedł yy, do prezesa, a później była ta rozmowa tego prezydium Komitetu Politycznego, który notabene liczy około 20 osób. No to nie dziwnego, że te informacje wyciekają na zewnątrz, jak kiedyś było to dużo węższe grono. A, no, i, yy, no i to prezydium, na tym prezydium była dyskusja o tych praw wyborach. No i machina w jakimś sensie ruszyła. Natychmiast był zresztą przeciek do mediów, do Niezależnej Komuś zależało też na tym, żeby to było publiczne, a później miał prezes Kaczyński taką wypowiedź, że my nie kontrolujemy tego. Nie był z tego zadowolony, że ten pomysł wyciek. No i to też już stworzyło pewne oczekiwania, tak? Bo jak teraz PiS tych prawyborów nie zrobi, to wszyscy to wszyscy powiedzą, że o, prezes się boi demokracji wewnętrznej, czy znaczy, jak on tam w pisie jest, to jest, ale rozumiem, co mam na myśli. Więc to świadczy, że PiS. Dlatego, jako... Przepraszam, przerwać ci na moment, dlatego że bardzo takie ładne sformułowanie ukupia od zaremba w tekście, który ukaże się w ten weekend już od piątku w kioskach. Magazin plus minus i Piotr Zerba mówi o tym, że zasady partii polegały na tym, że to nie doły partyjne wybierają prezesa w Prawie i Sprawiedliwości, tylko prezes wybiera sobie doły partyjne. To taka a propos demokracji. Świetno. no i trudno sobie wyobrazić, że no i co, w takim de, najważniejsza decyzja być może w Prawie i Sprawiedliwości od, od na pewno najważniejsza od dekady i ma to no nagle wybrać, mm, mają to wybrać zjazdy lokalne, no nie, to brzmi dziwnie i dlatego też wiele osób w PiSie z no pewnym zaskoczeniem jednak Zobaczyło, jak bardzo ten temat się rozwinął. No i wracając do swojego pytania, co to świadczy o PiSie, że ten PiS jest dużo bardziej. Te frakcje są dużo silniejsze, a władza prezesa być może jest słabsza niż kie kiedykolwiek, że nie był w stanie tego skontrolować, żeby chociaż to nie wyciekło. Chciałem Cię tylko zapytać już na koniec tej części. E Gdybyś miał dzisiaj obstawać, który z kandydatów będzie reprezentować PiS w wyborach prezydenckich, to będzie? Czy myślę, że dzisiaj w Prawie i niestety nie, nie, nie konkretnie, że dzisiaj, moim zdaniem, w Prawie i Sprawiedliwości jest tak, że trochę jak z tym konklawe, że kto wychodzi, to wchodzi na konklawę. Takie jest powiedzenie. on tak? Tak, wychodzi kardynałem. Tak. Może być tak, że i Nawrocki, i Czarnek, którzy wchodzili już trochę jako kandydaci na prezydenta, wyjdą z nich yy, jako prezes IP, no i jako yy, ważny... Były minister. Były minister nauki no, i szkolnictwa wyższego. Moim zdaniem rośnie we mnie taka intuicyjnie takie przekonanie, że dzisiaj, jeśli nie będzie tych praw wyborów, to w, 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 przy wokół Kaczyńskiego pojawi się w, w, w tym ścisłym gronie na nowogrodzkiej już nie w, na tym całym komitecie prezydium Komitetu Politycznego, bo Komitet Polityczny to w ogóle ma chyba 40 osób, a ten Komitet Wykonawczy ma 30, PiS prezesów, wiceprezesów PiSu jest dziewięcioro, więc coś wszystko zrosło Każdy ma coś. No, tak można powiedzieć. To, że jednak przy, przy Kaczyńskim gdzieś w tych ścisłych gronach, tych realnie gronach też może sondażowo-badawczych i analitycznych, może się pojawią jakieś nowe nazwiska. To będzie... Jakiś nagły zwrot akcji pojawi się nagle ktoś zupełnie spoza tej puli. Nie porzucajmy tematu wyborów prezydenckich, ale porzućmy na moment e, prawicę, zjednoczoną prawicę kłócącą się o to, kto ma być kandydatem o prezydenta, i zobaczmy, jak wygląda to po stronie rządzących. Rafał Trzaskowski? A może. Radosław Sikorski, a może Szymon Hołownia, a może będzie jeden kandydat z całej opozycji? Jak to wygląda po stronie, e, właśnie, nie opozycji, koalicji rządzącej? Jak to wygląda w koalicji obywatelskiej jak to wygląda w trzeciej drodze? o koalicję obywatelską, to już wiem, że na Śląsku 7 grudnia ten kandydat zostanie zaprezentowany. To, co mówił Donald Tusk w tym tygodniu, czy pisał na serwisie X zwanym kiedyś Twitterem, to chyba być w Gliwicach, to bo z kolei wirtualna Polska podawała, że Gliwice mają być miejscem tej y, odsł odsłonięcia tego kandydata. Ja uważam, że to dobry z punktu widzenia politycznego pomysł, że to jest Śląsk, bo Śląsk jest największym, największą aglomeracją w Polsce. Najwięcej jest tam realnie głosów w najmniejszej przestrzeni, że tak się wyrażę. Przepraszam, że tak mówię o tym ważnym regionie też z już tam innych względów. I myślę, że to jest mądre politycznie i taktycznie i strategicznie, żeby na Śląsku zaczynać mm, kampanię. To no bo oczywiście wiadomo, że w wyborach prezydenckich jest jeden okręg wyborczy, no ale y, y, różne regiony różnie ważą. To jest jedna rzecz. To od razu taka uwaga, na, na, taka uwaga. Druga uwaga. Myślę, że jednak realnie, no... Ja dzisiaj mogę tylko powtórzyć to, co powiedziałem tydzień temu, że byłbym bardzo zaskoczony, może dodam słowo bardzo, że gdyby to nie był Rafał Trzaskowski. Bo jednak oczywiście do, do tej 7 grudnia wydarzy się na pewno jedna rzecz, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych. No ale... No, może się też wydarzyć oczywiście dużo więcej wiem, na Bliskim Wschodzie, albo na froncie, froncie rosyjsko, wojny rosyjsko-Rosji z Ukrainą. No, ale mm, jednak to musiałoby być coś naprawdę tektonicznego, moim zdaniem, żeby to nie był Rafał Trzaskowski. Nie ma, nie ma, moim zdaniem, jest też powód polityczny, dosyć, tego, o którym się trochę mówi w koalicji obywatelskiej, który oczywiście nigdy nie padnie publicznie, że jednak Radosław Sikorski jest trochę osobą troszeczkę z innej bajki w sensie backgroundu niż Rafał Trzaskowski. I ta bajka sprawia, że jako prezydent mógłby szybciej i sprawniej potencjalnie budować własny ośrodek władzy i być może jakiś własny ośrodek polityczny nawet za pomocą prezydentury. A Rafał Trzaskowski, że Rafał Trzaskowski jest działaczem z krwi i kości platformy Bliżej. A Rafał Trzaskowski z platformą się związał w pewnym momencie, ale nie jest Rafał Trzaskowski takim... jest bliżej i mimo tego, że ta w sumie nie wiemy jaka jest teraz relacja między nim a Donaldem Tuskiem, bo to wiedzą tylko tak naprawdę dwie osoby i ani jedna, ani druga nic nigdy o tym temat nie powie przynajmniej yy, dopóki są aktywnymi politykami. No to yy, to wydaje się, że yy, że bliżej jest Tuskowi do, po prostu do Trzaskowskiego. Mimo oczywiście tego, o czym się mówi, co pewnie częściowo jest prawdą, częściowo jakimś tam mitem, czy jakąś narracją, że no, że wszystkie tematy są takie, um, y, że Sikorski jest bardziej przystosowany do tej obecnej kampanii. Tak, no bo y, y, to musiałby pokazać po prostu badania, tak? Było jedno, był jeden sondaż w tym tygodniu, który powinien być jakimś żółtym światłem dla tych wszystkich, którzy mówią, że na pewno... United serwis dla Wirtualnie Polski. pokazał, tak? że, że Sikorski bodajże przegrywa z Noworodzkim. Tak, że to jest 25 do 26. I coś, coś, coś jest nie tak. Jak tym... startuje Trzaskowski, to jest 34 tam. Więcej chyba. E, 35, 30, no, to 35. To też jest jakiś sygnał. Oczywiście jeden sondaż wiosny nie czyni. Bardzo niebezpieczne, żeby postawiać mocne tezy na podstawie jednego sondażu, Ale to chyba trochę... To trochę jednak uderza w ten, w ten wizerunek Sikorskiego jako osoby, która jest dużo lepiej przystosowana do dzisiejszych warunków, w sensie, że to jest wszystko o bezpieczeństwie i sprawach międzynarodowych. Może Polacy tego tak nie widzą jeszcze, albo tak bardzo. Bo to jest, też nie jest albo albo. tak? No Może myślą sobie, że nosem Trzaskowski jest trochę mniej obyty w świecie niż Sikorski, ale bardziej im pasuje jako prezydent, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. To też to nie jest takie zero-jedynkowe, jak nam jak się wydaje. Dlatego ja uważam, że no, tak jak mówię, tonicznym zaskoczeniem byłoby to, jakimś taktonicznym wydarzeniem musiałoby się stać, żeby to nie był... Trzaskowski, co oczywiście nie sprawia, że to jest wykluczone, tylko moim zdaniem mało prawdopodobne. Co do trzeciej drogi... Jeszcze o sam Rafale bo w audycji naszym podcaście Rzecz w Tym we środę Michał Fedorowicz z Res Futura tłumaczył, że to co robi dzisiaj Radosław Sikorski jest spełnia oczekiwanie wyborców na to, co powinien robić prezydent. Znaczy w tym sensie on dzisiaj jest taki bardziej prezydencki niż Rafał Trzaskowski. Okej, okay, no to jest teza, która jak mówię jest już wielokrotnie była stawiana, natomiast to też nie jest oh. no, to też jest pytanie do kogo on może sięgać, tak? jakie są elektoraty. Bo ja, też uważam, ja uważam na przykład, że twierdzenie, że Sikorski sięga po wyborców prawicy jest trochę na wyrost. Tego, nie, nie wiem, gdzie są takie dane, no bo... Nie wiemy, dopóki nie będzie realnego głosowania. a tak też nie będzie, moim zdaniem, znaczy z Sikorskim to moim zdaniem głosowania po prostu nie będzie, natomiast ja nie wiem, gdzie są takie dane, które pokazują, że on, może są, może są, proszę mi je pokazać, natomiast niech ktoś jest zwolennikiem Sikorskiego, niech je pokaże, że, mm, że on na przykład sięga po wyborców Konfederacji, albo wyborców... Zapewniam cię, że zwolnicy Sikorskiego mają takie badania. Już Wracając do... Więc ja uważam, że ta prekampania nie zaszkodzi... Sikorskiemu nawet nie zostanie kandydatem, no bo i tak zbudował już swoją mhm. bardzo mocną pozycję na przyszłość. Zobaczymy, co będzie dalej. Zwłaszcza jeśli, bo też może się tak zdarzyć. Trzaskowski po prostu przegra te wybory ponownie. Michale yy, Szymon Hownia wystartuje? była przed wylotem do Rygi, bo ostatnie dwa dni spędziłem w Rydzen, relacjonując szczyt Platformy Krymskiej na poziomie szefów parlamentów, czyli, i tam był oczywiście Szymon Hołowia, przed, przed, przed wyjazdem wylotem była konferencja prasowa, no i on mówił, że bardzo poważnie to rozważa. Są badania prowadzone, najpierw jakościowe, już miały zostać przeprowadzone, teraz ilościowe, no i później jest decyzja. Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że Szymon Kłonia wystartuje, co też oczywiście już całkowicie unieważnia i tak dawno unieważnioną tezę, o której też mówiłeś, że nie będzie nie. jeden kandydat. Na razie dzisiaj absolutnie nic na to nie wskazuje. Lewica będzie miała swojego kandydata lub kandydatkę. Trzecia droga najpewniej będzie miała, Rafała, yy, będzie miała kandydata yy, Hołownię. No i Platforma pewnie kandydata Trzaskowskiego. Czasami to jest tak, że ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, bo Ludzie szukają po prostu nowych narracji, nowych opowieści. Opowieść, że wszystko będzie tak, jak myśleliśmy, że będzie na początku tego roku, jest po prostu nudna. Więc czasami trochę... Więc to się czasami chyba tworzy tak już oddolnie, że no, może ten jednak ten Sikorski, może coś tam. tam. Mówiłeś o tej konferencji prasowej Szymona Hołowni, a jak potem obserwowałeś go w, w działaniu, tak? W rozmowach z innymi przewodniczącymi parlamentów... Y on ma w sobie tą, mówiliśmy o tych cechach prezydenckich, ma w sobie tą prezydenckość, ma w sobie to coś, że y, jest kimś, za kim ludzie chcą iść. Za... Czy, czy ma taką cechę, że się właśnie ludzie z nim utożsamiają, no bo to też badania pokazują, no że też... to jest taki trudny okres historii, kiedy Polacy chcą mieć prezydenta, który, na, którego, na którym mogą polegać. No to, są innymi, to nie jest tak, że Szymon Hołownia jeździ na te wszystkie wydarzenia dlatego, że prowadzi prekampanię wyborczą, bo on po prostu uważa, że będąc marszałkiem Sejmu można wykorzystać możliwości, które daje marszałek, który daje ta pozycja jako drugiej osoby w państwie na do szeregu różnych celów. Tak było w Turcji, gdy spotkał się z prezydentem Erdoganem, no bo jednak to jest druga osoba, jest druga osoba w państwie i może, że pewne rzeczy czy forsować, pchać do przodu w kwestie zbrojeniowe, współpracy militarnej, i chodzi o tą bazę w Inszylik i tak dalej, i tak dalej. Teraz w Rydze, no może mówić na przykład o tym, jako druga osoba w państwie, że to jest przeciwwaga w jakimś sensie dla szczytu w Kazaniu, tak? Gdzie spotyka się BRICS? BRICS, tak? To też, to też jest takie wyjście na nowe geopolityczne, polityczne, międzynarodowe wody, i on to robi sukcesywnie. To są dwa tory. tak? Jeden tor to są właśnie sprawy ściślej dyplomacji parlamentarnej, no bo hołownia po prostu. Uznaje, że można jako dla Polski przysłużyć się bardziej no po prostu rozbudowujące linki z innymi szefami parlamentów, co wzmacnia, nie wiem, kwestie też współpracy w sprawie bezpieczeństwa, to jest też interesujący bardzo wątek, który się tam w tle pojawia, dotyczący bezpieczeństwa, po prostu nazwijmy to, no, na wielu płaszczyznach samych parlamentów, ta współpraca między tymi parlamentami tu jest ważna i też po prostu takiej współpracy legislacyjno, może nie legislacyjnej, no bo to nie jest, nie jest możliwe, ale po prostu współpracy. Więc to jest jeden wątek, a drugi, no to są te to jest pokazanie się w nowym, nowej formie, tak? Nie tylko w formie przewodniczącego obrad, nie w formie sameflixowej, tylko w formie polityczno-geopolitycznej, właśnie rozmawiając y, s, s, rozmawiając właśnie w, w Rydze, właśnie w, w, między dziennikarzami, właśnie ktoś mi zwrócił uwagę, moja koleżanka, dziennikarka, że właśnie jest ten nacisk na ten, na przykład na ten kazań, tak? Żeby pokazać, że jest y, 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 przeciwwaga geopolityczna i to są rzeczy, które gdzieś sobie ludzie, może to nie się nie przebija w cytatach na pierwszych stronach portali, czy na, nie grzeje to Twittera, czy coś social media, ale gdzieś to ludzie gdzieś się tak przesiąka. Więc myślę, że to są te dwa tory, na których Hołownia jest. Będą kolejne spotkania w ramach tej dyplomacji parlamentarnej, kolejne spotkania też z tymi szefami parlamentów i yy, tego typu rzeczy. Michale, w trzeciej części zajrzyjmy za czerwoną kurtynę i zobaczmy, co dzieje się w lewicy. 191 dni od piątku, od dzisiaj, do pierwszego możliwego konstytucyjnie terminu wyborów prezydenckich. Nie wiemy, kto będzie kandydatem PiSu, nie wiemy, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, choć mówiłeś, że kto ma największe szanse. Nie ma wciąż decyzji Szymona Hołowni, ale na lewicy. Ilu będzie kandydatów? A w ogóle ile jest lewic w tej chwili i co się tam dzieje? To jest dobre pytanie. Myślę, że potrzebujemy tutaj takiej tablicy, jak miał tener gmoch Zresztą koleżanki z okopres Agata Szczęśniak i Dominika Sitnicka już to, to wpadły. I miały taką tablicę już jakiś tydzień temu w konkurencyjnym programie. Rozrysowały całą tą układankę. Ona rzeczywiście skomplikowana i wymaga takiej, potrze potrzebne są graficzne yy, po pomoce. Ale mówiąc w skrócie, no wydaje się, że lewic co najmniej, co najmniej, co najmniej na razie są dwie. Rozumiem dwie lewice plus Paulina Matysiak. Sejmowe, tak? sejmowe lewice, bo Paulina Matysiak teoretycznie jest zawieszona, ale z tego, co też mówiła Anna Maria Żukowska w wywiadzie, którymi, który publikowaliśmy w tym tygodniu w Różpospolitej, no to jej los w zasadzie jest przesądzony. Chociaż ja nie jestem pewny i moim zdaniem nikt w sejmie, ani też sami zainteresowani nie są do końca pewni, no jak ten podział na lewicy wpłynie na sytuację samej Matysiak. No bo słyszeliśmy o tych mediacjach, które miały tam być z władzami partii razem. No ale te władze przestały istnieć, bo też nieoficjalne informacje wskazują, że notowania czy pozycja samego Zandberga, czyli drugiej, drugiego współprzewodniczącego partii razem poza Magdaleną Biejat, która już nie jest, jak rozumiem, no już w ogóle nie jest partii razem, bo jest słaba, więc a on też i Biejat, jak rozumiem, prowadzili tę mediację z posłanką Matyśaką. Więc. Y Wiele fajnych rzeczy wyjaśni tak, ten kongres. Paulina pe jak że aż sama grupa odeszła. Więc właśnie, uporządkujmy wydarzenia. Jest. Czemu pięć posłanek partii razem już nie jest razem tylko... Najpopularniejsza teoria jest taka, że ten kongres, który odbywa się już być może w chwili, gdy państwo słuchają naszego podcastu, soboty pod... w niedzielę, on podejmie decyzję o wyjściu, o, 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 nie tylko decyzję personalną co do władz, e Chociaż on ma, ma ustalić po prostu jakiś harmonogram wyboru tych władz, ale przede wszystkim podejmie decyzję. To będzie kongres razem. Tak, kongres tylko razem, już bez Magdy Biejat i bez jej koleg kolegów i koleżanek, którzy odeszli z, w tym tygodniu. którzy było ośmiu posłów, tak? Pięcioro. Paulina, Paulina Czy w ogóle razem, miało 8, 9, 8 razem miał ośmiu czy dziewięć? Ośmiu posłów? Miało siedmioro posłów. Siedmioro posłów. Paulina Mateuszak odeszła. No ona jest zawieszona. Czy tak już nie jest? Odeszło pięć. Tak, pięć osób. W tym... Pięć osób, tylko że Magda Bie Magdalena Biejat jest senatorem. Tak, czyli Magdalena Biejat, Dorota Olko, Jan Wicha, yy, Dar Daria Gosek, Popiołek. Kogoś... Tak, to ile jest w takim razie teraz tych razem, razem w Sejmie? Dwie, trzy osoby? No, razem jest Adrian Zadberg i Marcelina Zawisza. No to nawet nie wystarczy na koło paselskie. No dwie osoby. To rzeczywiście chyba trzy muszą być, żeby było koło. No ta matematyka być, w lewicy tak. jest skomplikowana. Natomiast. Dobrze, to, ale w razie, kto, kto, kto będzie na to, tym kongresie? To, kongresie w tej... Ale to w takim to w takim razie może być tak, że Paulina Matysiak, tym, bo to jest, to jest prawdziwe razem, i to razem, które poszło do nowej lewicy, Smagdo Biejat, Więc prawdziwe razem może potrzebować Pauliny Matysiak, żeby mieć koło. A, oni już poszli, tak, do, do, do nowej lewicy, czy jeszcze nie? No moim zdaniem już poszli, okay. ale w każdym razie no, lewicy są ogólnie dwie, jest partia Razem i Nowa Lewica. Ta grupa Magdaleny Biat poszła po prostu do Nowej Lewicy i chyba nie, nie będzie tam tworzyć żadnej frakcji, bo przypomnijmy, że Lewica, czyli wiosna i dawna wiosna i dawne SLD już mają zlikwidować te wewnętrzne frakcje, więc w przyszłym roku oficjalnie, więc... Lewicy są dwie, plus zawieszona posłanka Matysiak. Tak patrzę, regulamin Sejmu musi być co najmniej trzech członków, żeby powołać koło poselskie i tak samo z kołem senatorskim. No, to jeszcze się... To, jeśli dobrze liczymy, a możemy się mylić oczywiście, bo ta matematyka w Lewicy jest skomplikowana, to rzeczywiście Paulina Matysiak może się nagle okazać ważną osobą dla partii Razem. Może nie zostanie wyrzucona za za współpracę w sprawach rozwoju z. Z posłam, posłem yy, Chorału. Chyba, że przyciągnę posła Horałowę i już będzie czterech posłów. A posła chyba do no razem się nie wypiera. Strasznie trudne jest wszystko. Ja też no miał, ale, 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 ale jest teraz nowa lewica. Nowa lewica dzisiaj jest yy, elementem związku partnerskiego wiosny i starego SLD. Yy, Te frakcje ten, w przyszłym roku będą wielkie No więc właśnie, ten model dotychczasowego pożycia się wyczerpał. Będzie jedna partia? Będzie, znaczy ta partia jest jedna, tylko będą, będzie bezfrakcyjna. Będą i być może będzie też jedna osoba kier, kierująca. Pięć osób właśnie wyszło z partii Razem, wchodząc do Nowej Lewicy, która nie będzie miała frakcji. Dobrze A. się zapowiada. Dobrze się zapowiada. E, no i ten kongres najpewniej, tam było referendum wewnątrz y, Razem, które wskazało kierunek wyjścia z, z klubu Nowej Lewicy i po prostu bycia opozycją wobec rządu. Bo teraz rzeczywiście partia Razem, czyli Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza, już jest Maciej konieczny i muszę się, trzeba się upewnić, bo on nie wyszedł z tego, co rozumiem, z, z tego. Yy, z, z partii razem, więc chyba on będzie tym trzecim, <głos> trzecim głosem, które. ale to <noise> Sami Państwo widzą, ciężko się ja to podoba. Jestem w Rydze, jestem usprawiedliwiony. Natomiast yy, wracając, że yy, partia razem po prostu z Zandbergiem, jeśli, on w ogóle jeśli będzie w ogóle dalej w współprzewodniczącym, yy, no wyjdzie pewnie z tego klubu. No i będzie po prostu recenzować rząd już poza Klubem Nowej Lewicy, co trochę wyjaśni sytuację. Bo chyba nikt chyba się okazało, że po prostu partia razem no nie jest w stanie być takim Gowinem. Bo Gowin i jego ludzie do perfekcji opanowali sztukę bycia w rządzie, oni byli nawet w rządzie. Partia razem do rządu nie weszła. A Gowin, będą w opozycji. A Gowin był w rządzie i był wobec tego rządu opozycją. W bardzo wielu sprawach, ale oczywiście trwało to bardzo długo, aż no, by, była kwestia wyborów kopertowych, no i, i później inne. Ale długo, długo bardzo to trwało, wiele lat. Więc partia Razem nie poszła tą drogą i poszła drogą, najprawdopodobniej pójdzie po prostu swoją drogą. I też pytanie jest tutaj, oczywiście, czy partia Razem wystawi kogoś jako na, kandydata na prezydenta. No bo jak rozumiem, teraz nowa lewica wystawi kogoś, być może Magdalena Biejat, być może Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, być może jeszcze kogoś. No i partia Razem. Dobrze tysiąca... pamiętam, że Agnieszka dziemianowicz bong też kiedyś była w Razem, ale potem bardzo był, dawno a, temu. była tą pierwszą, która przeszła do Wiele Lewicy. lat temu, to już w ogóle wiele, 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 wiele lat temu. Natomiast, hmm, no i pytanie, czy partia Razem, będąc już osobno, wystawi własnego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. Będzie kandydat trzeciej drogi Lewicy. Trzecia droga Lewicy, tak, no bo jeszcze jest, pytaliśmy nawet w sondażu o start Pauliny jak kandydatki niezależnej. Więc do, może, może Państwo, być... którzy nas słuchają, a nie widzą, uwierzcie mi, złapałem się za głowę. Michał, zostawmy. to. Lewice. Jeden z jest taki, że jeśli będzie więcej niż jeden kandydat lewicy, no to to rozdrobnienie raczej lewicy nie pomoże. Zostawmy lewicę, bo na koniec w czwartej części zajmiemy się tym, co. No właśnie tym, co zostało z działań Antoniego Macierewicza. Michał, we czwartek wiele godzin. E, najważniejsi politycy, najważniejsi urzędnicy z Ministerstwa Obrony Narodowej, e, no właśnie, przez za pomocą zdjęć, za pomocą pre prezentacji, za pomocą rozmaitych innych e, środków przekazu, no, masakrowali tak naprawdę efekty działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierowicza. Przypomnijmy, Antoni Macierowicz już nawet po tym, jak przestał być ministrem obrony narodowej, miał takie specjalne stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej do wyjaśniania tej, tej strasznej tragedii. No i teraz to, co podejrzewaliśmy, co wielu dziennikarzy w międzyczasie Podejrzewało albo, albo pokazywało, że te wszystkie zagraniczne ekspertyzy były manipulowane i generalnie kilkadziesiąt milionów zostało przez państwo wydanych na raport, który był po prostu potwierdzeniem test politycznych Antoniego Macierewicza, a nie opisem tego, co się wydarzyło 10 kwietnia. 2010 roku. Jak ty odbierasz to odbierasz, co się wydarzyło? Czy to jest koniec kariery politycznej Antoniego Macierewicza? No Tak jak napisał Marek Kozubal w komentarzu w, w piątkowej no w, w, trudno sobie wyobrazić dalszą kontynuację. To znaczy, na normalnej sytuacji rzeczywiście byłby koniec kariery politycznej, bo jednak skala tego, co zobaczyliśmy, chyba przekroczyła oczekiwania. To znaczy, ten temat się. Oczywiście pojawiał w kontekście rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości przez ostatni rok. No ale myślę, że pod tym względem MON po prostu dowiózł temat. Bo też w naszym podcaście też wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, czy koalicja dowozi, jeśli chodzi o własnych wyborców, rozliczenia, no i te wszystkie audyty i tak dalej. No i w bardzo wielu sytuacjach to się nie udawało, tak? Z różnych przyczyn. Albo audytów w ogóle nie było, albo były jakieś... Rezultaty nie były dobrze komunikacyjnie opowiedziane albo coś jeszcze, albo były takie katastrofy polityczne jak sprawa Romanowski, Marcina Romanowskiego, która eksplodowała w tej koalicji przecież w twarz w pewnym momencie. A tutaj wydaje mi się, że metodyczne podejście bo pamiętam rozmow swoją rozmowę z Władysławem Kociniakiem Kamyszem jeszcze w wakacje, która się ukazało, To była rozmowa właśnie w programie porannym Rzeczpospolitej, który zapowiadał wtedy ten audyt i te wyniki tego wszystkiego, ale to min minęło kilka ładnych tygodni, miesięcy, żeby to, żeby to m, przekazać. No i opłaciło się to takie przygotowanie metodyczne, tak się wydaje. E w PiSie też, powiedzmy sobie szczerze, od bardzo wielu miesięcy czy nawet lat nikt już nie specjalnie przejmuje się Antonim Macierewiczem. On jest gdzieś tam na obrzeżach tej polityki. Nie został, dalej jest teoretycznie wiceprezesem PiS-u, ale tak jak mówiłem, mówiliśmy o tym przed kilkoma minutami o tej frakcyjności w PiSie, także przez jakiś czas, że ona jest silniejsza niż była i ona może prowadzić do tego, że właśnie y, najpierw jest pomysł, jakiś pomysł, nie wiem, Nawrocki, później jest pomysł Czarnek, później jest pomysł prawybory, a koniec tego pomysłu prawyborów, jak się zapewne okaże, nie ma. Y, czy nie będzie? Albo będą, albo nie będą, no nieważne. Nie w każdym bądź razie w tym kontekście nieważne, bo chodzi o pewną frakcyjność i Macierewicz jest zupełnie poza, moim zdaniem, dzisiaj tym mainstreamem pisowskiej polityki, co nie znaczy, że nie jest, że jest do poświęcenia, no bo PiS ma taką metodę. Powiedzmy sobie szczerze, że inne, inna, duża, druga duża partia też. Jak naszego grillują, to nawet jeżeli chcielibyśmy się go pozbyć, to go bronimy. W bardzo niewielu odstępstwach. Bardzo, ta metoda była stosowana przez w bardzo wielu sytuacjach, nawet dopiero w takich naprawdę skrajnych, jak sprawa... Było kilka spraw, gdzie PiS po prostu już mówił, no już dość. Ale, Ale... tutaj Macierewicz jest dosyć jak, symboliczną postacią dla, dla tego środowiska, więc mimo tego, że on nie ma wpływu na realną politykę wewnątrz i poza tymi frakcjami, moim zdaniem, wszystkimi głównymi, no to to nie będzie tak łatwo poświęcony jak ktoś mniejszej mimo wszystko symbolicznego znaczenia. Tym bardziej, i tym zakończę takim stanowczym komentarzem nasze polityczne Michałki, tym bardziej, że Mam wrażenie, że ten raport nie tylko obciąża Antoniego Macierewicza, ale obciąża też Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ to Jarosław Kaczyński po wybuchu wojny na Ukrainie, schowany wcześniej raport Macierewicza, którym wcale się nie chciał chwalić, podniósł do rangi oficjalnego dokumentu państwowego. I w tym sensie to też uderza w samego Kaczyńskiego. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie, naszym widzom, naszym słuchaczom. Zapraszamy do śledzenia politycznych mijaków. Zapraszamy. Na codzienny podcast Rzeczpospolitej Rzecz w tym um, codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 17 na Waszych ulubionych platformach podcastowych. Śledźcie nas, subskrybujcie. Wysoko oceniajcie, bo dzięki temu inni będą mogli też do niego dotrzeć. I oczywiście subskrybujcie Rzeczpospolitą, wejdźcie na stronę czytaj czytajrpl, bo dzięki państwa subskrypcjom możemy robić te podcasty. Podcasty Rzeczpospolitej.